Proszę Państwa, my Polakom nie powiemy, że trzeba było się ubezpieczyć, tak jak to bywało już w przeszłości. My ubezpieczyliśmy Polaków na zdrowie i życie. Taki jest cel działania rządu. Chciałbym wszystkim zaangażowanym w ten projekt bardzo podziękować. W szczególności dzisiaj spółce Tauron Polska Energia, która, jak powiedziałem, no, w takim bardzo szybkim tempie przeprowadziła te prace. Chcę podziękować panu ministrowi, ministrowi obrony narodowej. Jest z nami dzisiaj pan minister Skurkiewicz. Działamy na terenie szpitala Ministerstwa Obrony Narodowej i to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez takiego zaangażowania i przyjaznego podejścia właśnie ministra obrony narodowej. Bardzo dziękuję włodarzowi Małopolski, wojewodzie małopolskiemu. Pierwszego dnia po decyzji premiera już był tutaj obecny i zorganizował tą całą pracę. Bardzo dziękuję dyrekcji szpitala Ministerstwa Obrony Narodowej i także szpitala powiatowego w Krynicy. To Państwo tutaj dowodziliście od strony medycznej tym całym procesem, bo my zarządzający spółkami znamy się na realizacji projektów inwestycyjnych, ale w kwestii zdrowotnej polegaliśmy całkowicie na Państwa doświadczeniu i za ten wkład, za pracę, za tą życzliwość pięknie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, życzmy sobie, żeby, tak jak powiedziałem, ten szpital nie był w pełni wykorzystany, żeby pandemia powoli przechodziła już do historii, ale ten szpital będzie służył społeczeństwu, będzie służył mieszkańcom Krynicy Górskiej, będzie służył mieszkańcom województwa.